Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Zgodnie z miniaturą, inspiracją do nagrania tego materiału jest widoczna fotografia podesłana przez mojego widza Antka. Widoczny jest tu oszczepnik, nigeryjski zawodnik Samuel Kure, dzięki któremu zdjęcie przybrał taką formę, że na początku byłem przekonany, że w 2018 rzut oszczepem był konkurencją na Mester Olympia. Fenomenalna sylwetka, prawdopodobnie najlepsza jaką widziałem u sportowców. Mówi się jednak, że będąc naturalnym nie da się być jednocześnie dużym i dociętym jak gibon. Myślę, że nikt, kto ma choć odrobinę pojęcia o budowaniu sylwetki, nie powiedziałby, że jest to naturalnie wyglądająca muskulatura. W każdej innej sytuacji nic mi do tego, ale kurę jest tu jak się wydaje na oficjalnych zawodach lekkoatletycznych Gold Coast Australia, rozgrywanych jak już mówiłem w 2018. Sporty olimpijskie mają to do siebie, że w przeciwieństwie do kulturystyki są testowane antydopingowo. Powstaje zatem pytanie, czy możliwe jest osiągnięcie takiej sylwetki naturalnie oraz na ile skuteczną zaporę stanowią testy antydopingowe. Innymi słowy, jaki jest powód, że ktoś wyglądający tak wydawał się w sposób naturalnie nieosiągalny, występuje na testowanych antydopingowo w Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie wahaj się w tym momencie zasubskrybować. Obecnym subskrybentom wielkie dzięki za wspieranie mojej pracy. Jeżeli chodzi o samego kurę, to ciężko jest trafić na jakiekolwiek informacje na jego temat. Najdłuższy opis znalazłem w zestawieniu 20 najlepszych nigeryjskich sportowców w 2018, gdzie uplasował się na 16 pozycji. Jak można przeczytać, debiutował na mistrzostwach Afryki w 2016. Potem wymienia się Commonwealth Games i wspomniany wcześniej Gold Coast. W Commonwealth zajął 15 miejsce, nie kwalifikując się do finałów, a jego rekord życiowy wynosił wtedy 73 m 49 centymetrów. Trafiłem także na post z 2019, zapowiadający jego debiut na African Games z wynikiem życiowym 77 m 17 centymetrów. Tam jednak zajął 9 miejsce z wynikiem 69,55 gdzie dla porównania wygrany osiągnął ponad 87 metrów. Na pewno sądząc po tym wywiadzie, z 2017 dwa razy zdobywał tytuł mistrza Nigerii w rzucie oszczepem. Poza tym wydaje się, że szczytowy punkt jego kariery to zawody kwalifikujące do African Games w 2019, kiedy ustanawiał wspomniany wcześniej rekord życiowy. Widać zatem, że nie był to zawodnik z absolutnej światowej czołówki. Najwyżej, jak widać to tutaj, w rankingu rzutu oszczepem na 88 miejscu. Nie sądzę, żeby chociażby mistrzostwa Nigerii, w których brał udział, miały szczególnie rozbudowany system kontroli antydopingowej. Najbardziej w cudzysłów podejrzane zdjęcie pochodziło z zawodów Golden Coast, o których to Światowa Organizacja Antydopingowa raportowała bardzo pozytywnie. Jedyne zastrzeżenie dotyczyło zasady miejsca pobytu. Mówi ona o tym, że każdy sportowiec musi przekazać organizacji antydopingowej gdzie można go znaleźć każdego dnia przez okres jednej godziny. Służy to temu, by móc w każdej chwili wykonać niezapowiedzianą kontrolę poza okresem konkursu. Jest to tyle istotna zasada, że wyklucza możliwość stosowania przez sportowca dopingu cały rok, a jedynie zejście z niego na czas zawodów, tak żeby substancje nie wykryły testy przeprowadzane przed czy po rywalizacji. Tutaj można przeczytać, że pobrano mniej niż 250 próbek przy ponad 600 sportowcach, co uznaje się za niewystarczające. Czy zatem mieści się w granicach prawdopodobieństwa, że Kurę był na tym zdjęciu pod wpływem użytego wcześniej dopingu? Wydaje się, że nie jest to wykluczone. Owszem, od 89. poszliśmy znacznie do przodu, ale zdarzyła się sytuacja, gdzie ważący ponad 100 kg i docięty licheni przeszedł kontrolę antydopingową na Mr. Olimpia. Niedoskonała kontrola sportowców w miejscach pobytu nie oznacza, że system jest nieszczelny jak sito. Tutaj artykuł z zawodów, w których brał także udział kurę tylko parę lat później, czyli Commonwealth Games, zatytułowany Drugi sportowiec nie przechodzi testu antydopingowego. Dotyczyło to Samuela Okona, notabene wyglądającego sylwetkowo jak brat bliźnia Kure, a co ciekawe pierwszy sportowiec także reprezentował Nigerię. Substancją był stymulant, czyli raczej nic co wpływałoby na muskularność, ale tak jak spożycie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo palenia papierosów, tak ktoś, kto bierze jedną zabronioną substancję, ma większe szanse na branie także innych, tutaj niewykrytych. Dane z 2019, do których dotarłem, pokazują, że najczęściej na użyciu dopingu łapani byli sportowcy z Włoch. Potem Francji i USA. Nigeria w czołówce wymieniana nie była, ale spodziewam się, że nie przez uczciwość swoich sportowców, a przez słabi od bogatych krajów rozwinięty system kontroli antydopingowej. W 2019 Witold Bańka, który został wtedy wybrany na przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej, mówił: System antydopingowy nie jest szczelny. Spójrzmy choćby na Afrykę. Na całym świecie jest tylko nieco ponad 30 akredytowanych laboratoriów antydopingowych, w tym tylko jedno w Afryce. Około 10% medalistów z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 pochodziło z krajów, które nie miały żadnej polityki antydopingowej lub miały ją bardzo słabą. Wspominał też o propozycji funduszu na finansowanie polityki antydopingowej na kontynencie afrykańskim. Największe prawdopodobieństwo zobaczenia sportowca na dopingu jest tam, gdzie polityka antydopingowa jest najsłabsza, a na pewno nigeryjski system nie bryluje w tym elemencie. Czy uważam, że Samuel Kure był na dopingu? Oczywiście, że tak, ale gdyby można było bez cienia wątpliwości, ocenić, czy ktoś jest na dopingu na podstawie zdjęcia, to wada nie budowałaby laboratoriów, ale zatrudniała w cudzysłów specjalistów z YouTube'a, co więcej znacznie tnąc koszty. Widać jednak nie po mojej opinii, ale po faktach, które przedstawił prezydent Waba Witold Banka, że to, że ktoś jest sportowcem, który pojawia się na zawodach testowanych antydopingowo, bynajmniej nie daje stuprocentowej gwarancji, że jest tak zwanym naturalem. Na koniec serdeczne podziękowania dla Piotra Tuszyńskiego, Krzyśka Komrausa i Adriana Maciejewskiego za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.